Cześć, siemanko, ziomeczki, moi kochani widzowie Elito Internetu, przechuje, pamiętajcie, łapkujemy ten film. Jak będzie 200 tysięcy łapek, to może jeszcze w tym roku pojawi się kolejny odcinek, więc łapkujemy, nie śpimy i tak dalej. No oczywiście wiecie, że lecę w chuja, ale jakoś tak mnie naszło, bo to jest dziwne, bo jak przeglądam sobie, jak wyglądają filmy na YouTubie w ostatnim czasie, to chyba połowa zaczyna się kombinacją słów, jakie powiedziałem na początku. I to jest dziwne, w sensie kiedyś było tak, że to autorzy zabiegali o to, żeby widzowie oglądali ich filmy, natomiast obecnie widzę, że to widzowie muszą coś robić, czyli tam łapkować, żeby oni dodawali te filmy. Nie wiem, dziwne jakieś, dziwne rzeczy, no ale nic. Osobiście mam taką zasadę, że jak ktoś mówi mi o łapkach, zanim pokaże mi właściwą część filmu, no to mu daję łapę w dół. Jakoś tak. Czuję, że to jest wewnętrznie fajne, polecam ten styl życia. No dobrze, ale to pierdolę na jakiś w ogóle niezwiązany temat, a mamy kolejny odcinek tajemnic ciekawostek z GTA 5. Nie zostało już dużo ciekawostek, ale no, coś tam zostało ciekawego do pokazania. No i właśnie to uczyńmy, bo właściwie już minutę pierdolę i nic z tego nie wynika. Zaczynamy w tym miejscu. Ciekawostka będzie się znajdować tutaj w wodzie. Będzie chodziło o pewne dziwne odgłosy, jakie możemy tutaj usłyszeć. I mi tę ciekawostkę nadesłano w postaci filmiku na Facebooku. I powiem wam, że jak na początku zobaczyłem ten filmik, ja myślałem, że to jest fake, że to jest jakieś przerobione. Ale nie, to nie jest przerobione. I zaraz naprawdę usłyszycie dziwne odgłosy. One się pojawiają w różnych momentach, więc zwyczajnie sobie tu popływamy, aż coś się pojawi. Słyszeliście? Taki pisk był, ale jeszcze potem więcej tego powinno być. Okej, sądzę, że już każdy się nasłuchał wystarczająco. Powiem wam, że jak pierwszy raz tu przypłynąłem, to nie miałem pojęcia, co o tym w ogóle można sądzić. Co to jest? Jakieś jęki spod wody? A tutaj przecież niczego nie ma. Szukałem długo. No, nawet przez chwilę myślałem, że to w ogóle jakieś jęki z chińskich bajek, bo tam zawsze tak piszczą, jakieś tam, wiecie, te jakieś kejciany, senpaje, inne dziwne słowa. No, ale okazało się, że nie, to nie chińskie bajki, to nie jest zjawa, a jest to zwyczajnie zwierzę. Już wam pokażę jakie. Na trainerze sobie odpalimy. Okej, mamy zwierzęta. Jest takie coś jak killer whale, to jest po polsku zwyczajnie orka. Nie wiem, czemu to się nazywa zabójczy wieloryb, to jakoś tak się po angielsku nazywa. Ale no to jest orka, jak widać. Tylko coś nie gada. O, teraz słyszeliście. Ale też żeby nie było, że to te same odgłosy co wcześniej były, to sobie może na noclipie odpłyniemy nieco dalej. O, słyszycie. To są właśnie te odgłosy, no a tutaj nic już nie było. Więc oto zagadka rozwiązana. Właściwie, no wiecie, to nie jest jakaś wielka ciekawostka, no bo okazało się, że to tylko jakaś ryba sobie jakoś tak tam jęczy. A wcale nie jakaś zjawa, no ale sądzę, że wiele osób mogłoby tam trafić i by się mocno zdziwiło. No a tak wszystko wyjaśnione. Gdy świat chyli się ku upadkowi, a bydło jest nękane przez zatwardzenie, wtedy na straży porządku stoi kapitan Ciota. Kapitan Ciota? Kapitan Ciota? W tym miejscu byliśmy już niedawno, pokazywałem wam tutaj miejsce wypadku. No, znajdujemy się koło szpitala. Tu widzimy, wszyscy kurzą. Dopiero wyszli do szpitala, płuca rozjebane, już kurzą. Kurwa, palenie zabija. Nie palcie papierosów, bo skończycie jak oni na pewno. No, to nie jest fajne, nie? W ogóle większość ludzi chyba pali papierosy dlatego, że ktoś ich kiedyś nakłonił. A przecież wystarczyło powiedzieć, jak ktoś ci mówi: weź zapal papierosa, nie bądź ciota, to odpowiedzieć mu: spierdalaj pizdo, i już nie musisz palić papierosu. Bo szczerze, kto z własnej woli zaczął palić? Chyba niewielu.
Tylko mieli zjebanych kolegów. No dobrze, ale odeszłem od tematu, a tu jest ciekawostka. Mamy tutaj te takie... No, co to może być, nie? To od razu pierwsza myśl to jest oświetlenie. Też tak myślałem, ale zobaczmy, co będzie, jak sobie kilka godzin naprzód przejdziemy. No i widzimy, że tutaj lampy się zapaliły, ale te nie. Czyli to nie jest oświetlenie, dziwna sprawa. A teraz jeszcze dziwniejsza, patrzcie, co na tym jest. Na tym jest jakaś gęba. To wygląda... Może z bliska nie do końca, ale jak tak właśnie z takiego dystansu się na to spojrzy, dla mnie to jest normalnie twarz. Możliwe, że to jest doszukiwanie się na siłę, ale ja tu widzę oczy. Tutaj widzę gówno, widzę, bo celownik jest jakiś zjebany. No ale tu powinna być gęba. Nie wiem, może się doszukuje na siłę, ale dla mnie to naprawdę wygląda bardzo przekonująco. Możliwe, że to jest jakoś faktycznie dodane celowo. Miałem wam tutaj pokazać ciekawostkę związaną z pewną ciekawą stroną internetową, ale najpierw wam pokażę to. Natknąłem się na jakiegoś pojeba, co gada do siebie co pewien czas. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Martwe zwłoki dzisiaj z nieba przypierdolą wam. Okej, no to zobaczmy sobie tę ciekawą stronę internetową. Wpiszmy tu sobie generate. Wyskoczy nam takie coś. Nie trać miesięcy swojego życia, pracując nad scenariuszami, które pójdą do kosza, użyj naszego generatora. Czyli mamy tutaj generator scenariuszy do filmów. No i dzięki kilku kliknięciom będziemy mogli uzyskać jakąś fabułę dla naszego filmu. Na przykład co my tu możemy określić. Możemy tutaj wybrać, jaka ma być nasza postać. Jaki ma problem, naszego antagonistę, cel, takie różne rzeczy. I powiedzmy, że można tu zrobić fabułę na miarę takich dzieł polskiej kinematografii jak Trudne sprawy albo Pamiętniki z wakacji. Tak więc ja tutaj się coś pobawię i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, nie było łatwo, ale wydaje mi się, że udało mi się tutaj uzyskać fabułę, która jest ciekawa, jest z przekazem, no i jest taka tajemnicza. No i to jest efekt końcowy. Tylko rzucę sobie okiem, bo to jest jedno długie zdanie, to się strasznie ciężko czyta. Dobra, to będzie mniej więcej tak. Kiedy tchórzliwy hodowca świń traci swoją nerkę w brazylijskim burdelu, musi połączyć się z nieśmiałym sieciowym pedofilem i przyjacielskim psem i musi zmierzyć się z ważącym 400 funtów kanibalem, tak aby odzyskać szacunek swojego syna geja. Nie wiem jak wy, ale mi się taka fabuła bardzo by podobała. Szczerze mówiąc, prawie się wzruszyłem czytając sam ten opis. No, wydaje mi się naprawdę fajna strona, można tutaj wygenerować jakieś ciekawe rzeczy, które by się nadawały do jakichś tam wysokobudżetowych produkcji. Czasami, kiedy przełączymy się na Trevora, to możemy zobaczyć taką scenkę. Where's my gnome gone? Huh. Oczywiście to jest psychopata, a obecnie także najebany psychopata. No ale i tak może zastanawiać, czemu go obchodzi jakiś gnom. Okazuje się, że to jest nawiązanie do filmu Projekt X. Tam była taka scena, że kilku kolesi podpieprzyło gnoma członkom gangu. Potem na imprezie rozwalili tego gnoma i okazało się, że w środku były jakieś narkotyki czy coś takiego. No i możliwe, że właśnie Trevora spotkała podobna sytuacja. A teraz taka ciekawostka, którą pewnie część z was już zna, ale jestem także pewien, że mnóstwo osób nie ma o niej najmniejszego pojęcia. Wiecie, że w GTA 5 możemy podwozić różne osoby, czy to jest tam uciekająca panna młoda, czy jakiś koleś przyczepiony do słupa, czy jeszcze ktoś inny. Możemy albo zawieźć ich tam, gdzie oni tego chcą, albo jako Trevor możemy zawieźć ich do obozu altruistów, czyli tych tam pojebanych dziadków biegających na golasa z karabinami. No, możemy to zrobić, ale mało osób się na to decyduje, bo po pierwsze to jest daleko, po drugie to nie każdy jest chujem, a po trzecie nie możemy tego wykonać jako Michael lub jako Franklin, więc kilka opcji nam odpada. No, a okazuje się, że jeśli zawieziemy tam cztery osoby, to czeka na nas pewna sekretna misja.
There's a couple more lonely hitchhikers for you to rehabilitate or whatever. Fuck. You know, just give me the money, all right? I really don't give a shit. Maybe you should, friend. Come on. Whoa, what is this, huh? Come on! We shall be free once more. Altruism, the greatest good for the greatest generation. We shall boom again. He has come. Hello, Seeker. Hello, Finder. We kneel before you. We prostrate our continuing youth and vigor at this altar that has been sent to us. Hello, Finder. Prepare to be made pure! Purity is everything. Pure flesh, pure blood, purity. Master! Look! Kill him! And make him pure! From this point on! No i właśnie tak to wygląda. Cała ta minimisja polega tylko na tym, żeby zabić wszystkich altruistów w obozie. I z tego co kojarzę, oni już potem nie będą się tutaj odradzać. Dodatkowo pojawią nam się skrzynki z kasą i będziemy mogli je sobie zebrać, więc jest to jakieś tam źródło kasy. No całkiem ciekawa sprawa. No dobrze, to by było tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek tajemnic ciekawostek z GTA 5. No i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!